do Polski przyjeżdżają, bo muszą to ucieczka przed ludzką tragedią. Chcą żyć. Wojna, zaraz, każdy dzień tam wojna i i syreny całymi dniami lunają i wy, no, wybuchy tam dużo bardzo straszno. Polacy czują, że mogą pomóc i kierują się sumieniem. Przyjmują Ukraińców do swoich domów, samorządy do środków. Na tle kraju w powiecie działdowskim nie są to duże liczby, ale oddają, że uchodźców mamy w Polsce wielu. Bardzo dużo, bo ponad 100 osób jest, ponad 100 rodzin jest na terenie Lidzbarka w, w domach prywatnych i ponad 100 jest na terenie miasta Działdowa też w domach prywatnych. Do tego powiat wyszedł naprzeciw oczekiwaniom i zapotrzebowaniu ze strony wojewody takich miejsc dla większych grup. Między innymi wójt gminy Rybno w Żabinach uruchomił na 20 osób ośrodek. My uruchomiliśmy na 46 osób w Malinowie. W byłym internacie, a w tej chwili przygotowujemy na 50 osób w sali gimnastycznej w grudkach pobuje Szkole Rolniczej. Na polską ziemię kierują się głównie matki z dziećmi. Dane są jasne trzeba pomóc i ta pomoc jest. Zakłady pracy z terenu powiatu działdowskiego od ręki są w stanie zapewnić zatrudnienie prawie 400 osobom. Starostwo powiatowe w Działdowie otrzymuje wiele informacji. Najmłodsi także są pod opieką. To większość, przynajmniej w naszych ośrodkach, korzysta z zajęć online z Ukrainy, więc te zajęcia są prowadzone i one są w systemie edukacji ukraińskiej. My staramy się przygotować im zajęcia nauki języka polskiego. Zresztą podobnie burmistrzowie dział dowalidzarka dla takich grup przygotowują nauczanie, ale również są przypadki kiedy kierowane są dzieci do naszych szkół podstawowych i średnich, gdzie tam są organizowane jakby wchodzą w system polski system nauczania i tam są przygotowane do dalszej edukacji. Nauka w polskim systemie nauczania jest prowadzona w jak najbardziej dostępny sposób dla młodego ukraińskiego wychowanka, co przy barierze językowej jest nieproste, ale dla chcącego nic trudnego. Wszyscy patrzą na siebie życzliwym okiem, co również stanowi nie byle jaką lekcję.